Tusk, Kaczyński się nie odważy, jestem prawie pewien Donald Tusk, jestem prawie pewien, że Kaczyński się na to nie odważy. Jestem prawie pewien, że Jarosław Kaczyński nie odważy się rozpisać nowych wyborów, powiedział w niedzielę 20 września, były premier, szef Europejskiej Partii Ludowej Donald Tusk. Jarosław Kaczyński straszy swoich kontrahentów politycznych, dodał. Donald Tusk ocenił w TVN24, że obecny konflikt w obozie Zjednoczonej Prawicy nie jest sporem pomiędzy dobrym politykiem a złym. Z punktu widzenia interesów kraju zdaje mi się mało istotne to, który Kaczyński czy szef SP Zbigniew Ziobro weźmie górę, mówił. Zbigniew Ziobro znany jest z takiego dość bezwzględnego cynizmu i gotowości używania wszystkich innych instrumentów władzy, ale Kaczyńskiemu też niewiele brakuje, żeby na taki tytuł pierwszego cynika w polskiej polityce zasłużyć, dodał. Tusk o szantażu bez pokrycia odnosząc się do ewentualnych przedterminowych wyborów stwierdził, że Kaczyński nie będzie ryzykował tego, co ma w ręku, bo ryzykowanie tego wydaje się irracjonalne. Nie sądzę, aby chciał powtórzyć eksperyment polityczny, jakim byłyby wcześniejsze wybory. Sądzę, że Jarosław Kaczyński straszy swoich kontrahentów politycznych, przede wszystkim pana Ziobrę. Natomiast jestem prawie pewien, że nie odważy się rozpisać wcześniejszych wyborów właśnie w tej chwili, oceniał Tusk. Jest to trochę gra pozorów i szantaż bez pokrycia, dodał. Pytany zaś, czy opozycja ma energię, by wygrać przyszłe wybory, Tusk odniósł się do zapowiedzi szefa PO Borysa Budki o rozpoczęciu procesu konsultacji w sprawie wyłonienia większości parlamentarnej. Przestrzegałbym o budowie rządu wszystkich dzisiaj w parlamencie przeciwko PiS. Uważam, że sytuacja w kraju jest tak poważna, że żeby rządzić trzeba mieć naprawdę dobry, silny mandat i dobrą, silną ekipę. Mówiąc wprost, żeby rządzić w trudnych sytuacjach trzeba mieć mandat z wygranych wyborów, powiedział były premier. Oceniając obecną kondycję opozycji Tusk powiedział, że namawiałby wszystkich jej liderów do wspólnego działania. Żeby wyrzucili jakiekolwiek negatywne emocje wobec swoich konkurentów, ale również potencjalnych sprzymierzeńców po tej demokratycznej stronie opozycji, mówił Tusk. Jak dodał, od tego zacząłby przygotowania do wspólnego przejęcia władzy.